Siemaneczko, witamy was. Yo. El Daniello, Paweł, Lab Trekking. Z nami trzy pieski z tyłu, których teraz nie widać. Odpoczywają przed... W zasadzie odpoczywają w podróży przed przygodą. Przygoda nas dzisiaj czeka. Testy. Dzisiaj będziemy testować Wiatę. Nową Wiatę. Pokażemy wam wszystko, o niej opowiemy, zobaczymy. Około miesiąc, może dwa miesiące temu, podejrzewam, że na przełomie czerwca i lipca powstała pewna wiatka w pewnych górach. Pokażemy wam ją, więcej opowiemy. No i mam nadzieję, że mile spędzimy czas i że wy również miło spędzicie z nami czas. Także zapraszamy na oglądanie tegoż odcinka. Gdzie my są, panie kolego? Gdzie my są? Gdzie my są? No, w górach, no. Znaczy w górach, takich pagórkach, ale... Mówią, że w górach, góry kamienne. Czy suche? Kamienne bardziej. Chyba kamienne. Piękne góry. Nawet nie wiedzą w jakich. Nie aż takie bardzo turystyczne. Jak Izary na przykład. Przestań. No, serio. Zawsze, no... Fajnie, bo jest parking pod ten... Wjeżdżasz na parking pod schronisko i przed całą wyprawą można na przykład sobie ten... Nie pokazujemy piwa, bo YouTube zmniejsza zasięgi. Można sobie tam piwko kupić czy coś, czy jakieś... Tak, takim szeptem trochę gadamy, bo koronawirus. Koronawirus i to wszystko. Raz, dwa, trzy. Witamy w pięknych okolicznościach przyrody. Standardowo. Jest naprawdę prześlicznie. Góry suche, miksujące się gdzieś z górami kamiennymi, ale tu gdzie jesteśmy to są góry suche i w tle piękna wiata. Chciałbym ją wam teraz zaprezentować. Popatrzcie, co to za wiata. Debiuty w zasadzie tutaj robimy, bo z tego co się dowiedzieliśmy od miejscowych ludzi spotkanych na szlaku przed momentem, Magda i pewien jegomość, którego imienia nie poznaliśmy, chwilę pogadaliśmy, dłuższą chwilę porozmawialiśmy i dowiedzieliśmy się, że tydzień temu tutaj były odbiory, burmistrz popijawa, ognisko i tym podobne sprawy. Odbiory? Patrzcie czego? Patrzcie jak to tutaj wygląda. Wchodzimy. Duńska wiata, z góry jest papa. Jeszcze tutaj z pewną powłoką. Rynny, to co tu widzicie, rynna. To jest przepotężna rzecz. Rozkminka, bardzo ekstra. Wiata w duńskim trochę stylu, no na pewno skandynawskim. Przy pięknie zachodzącym słońcu, około godziny 20 jest, pięknie to wygląda, cudownie. Miejsca do spania sporo, do siedzenia również. Może brakuje stołu po środku, ale już nie wybrzydzajmy. Takie miejsce, jakby ktoś tam chciał, powiedzmy, z psem bądź dwoma spać, dwoma szczególnie dużymi psami, trochę może być wąsko. Ale będziemy starali się to jakoś testować. No debiuty, no w zasadzie nie powinniśmy tu spać, ale jesteśmy przy szlaku, późna pora. I zdecydowaliśmy się, że dzisiaj tutaj klepniemy sobie nocleg. Patrzcie, gdzieś tutaj pojedyncze liściaste drzewostany mieszają się z dużą ilością iglaków. Jest pięknie, chodźcie tutaj, zobaczymy tutaj ławeczki. Kałuże. Tutaj sobie pieski mogą napoić się, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Spragnione psy. I tak. I ławeczki. Tu podejrzewam, przy tym zadaszeniu będzie jakaś być może mapa albo co. W tamtym miejscu jest dosyć krajoznawcza taka tablica z informacją o pewnym zamku. Daisy, księżnej, królowej Daisy. Idziemy dalej do naszych żywiołów. Patrzcie, my tutaj dzisiaj z tego korzystać nie będziemy, mamy kucheneczki, ale pięknie zrobione miejsce ogniskowe. Na portalu facebookowym Wiating, czyli chatki w górach, coś takiego, znaleźliśmy informację o tym, że tu w ogóle pilarze, czy coś takiego. Panowie centralnie przygotowywali ognisko, pewnie pod te odbiory, drewka nałożonego, ściętego, tutaj w gęsty las, można do Sokołowska dojść, z tego co dobrze pamiętam. I patrzcie, przy tym zachodzącym słońcu ta wiata, jak ona się prezentuje majestatycznie.
No niestety na takim rozdrożu szlaków, ale z reguły wiaty są w takich miejscach. Także dyskretności nie ma, ale jak ktoś wędruje, jest zmęczony, może sobie przycupnąć, przekimać się, skorzystać, podejrzewam, ze schronienia na noc. Daleko może nie mamy gdzieś do najbliższych zabudowań, natomiast decyzja padła, że jesteśmy przygotowani i chyba tutaj odbiory zrobimy, debiuty. Debiuty w tak pięknym miejscu. Jest i Daniel. Twoja opinia, Danielu? Jo, wszedł na pełny. Pachnie jak w saunie. Tak, o, tego nie powiedziałem. Fajnie, tam byłem kawałek u góry, jest piękny zachód słońca. Szkoda, że trochę, że to tracimy, ale... Totalnie świeży zapach, ale zobaczcie, świeżego drewna. Świeża wiata, nie? I co tu jest? Niestety, jest tego tu więcej. Dziadostwo. Ta wiatka ma tydzień. Tydzień po odbiorach, ale zbudowana została na przełomie czerwca i lipca. No. 2020. Będzie trzeba to zabrać niestety. No będzie trzeba, no. Stety, niestety, zabieramy. Ale... Trzeba cenić takie piękne, schludne miejsca, czyściutkie, pachnące jeszcze. I tutaj jakby ktoś gdzieś chciał się na zamek radosno kierować. Ewentualnie, tak jak mówiłem, na Sokołowsko. Jesteśmy przy rozdrożu. Pod Waligórą. 8:45, dzisiaj taki nocleg. Jeszcze krótki rękawek, ale już zaraz trzeba będzie się ciepło ubrać. Tutaj cudownie osłonięci od wiatru. Mówisz, krótki rękawek, ja już mam jedną łyżeczkę, tak, drugą łyżeczkę. I trzecią ubierasz. I co wjeżdża? Niby jest słoneczko, ale jest... El Polaro. El Polaro, bo nie idziemy. Stoimy, dlatego tak. Się momentalnie robi. Tutaj miejscowi nam zauważyli jedną rzecz, dosyć ciekawą, na którą nie zwróciliśmy na pierwszy rzut oka uwagi. To tutaj głębsze zadaszenie niż te okienka tutaj, przepraszam, że palcem pokazuję, jest spowodowane tym, że stamtąd wiatr nawiewa. Więc super. Tu są takie okienka, przez które rzęsiście i skośnie padający deszcz raczej nie powinien tu wlatywać. Nie, bo ten dach tu zacina, zobacz Paweł. Tu nic ten nie dach zacina, ale nie aż tak bardzo, nie? Nie aż tak bardzo. W sumie nie wiem, czy tu by padało, czy nie. Może ale... jakieś pojedyncze kropelki, Jaramy się nową miejscówką, ludzie, docencie. To jeśli tu kiedykolwiek będziecie, odbieramy ją. Debiuty, właśnie pierwsze odbiory turystyczno-outdoorowo-bushcraftowe to chyba raczej nie. Odbieramy. Piękną wiatę. I Makłowicz, dzisiaj gotowanko znad kucheneczki turystycznej. Będzie, tak. I są pieski. Raz, dwa, trzy. Więcej psów niż ludzi, no ale tak to już jest. Trzy na tym. Suczki. Łez padole. Piękne miejsce. Polecamy. I pamiętajcie, szanujcie takie miejsca. Doceniajcie, zabierajcie śmieci za sobą, przede wszystkim za sobą, ale po innych także. Nie jest to wielki ciężar, a można utrzymać tak schludne, tak piękne miejsca w czystości. Oby ta wiata przetrzymała jak najdłużej. Trzymamy kciuki i dajemy wielką okejkę dla twórców i pomysłodawców tegoż oto miejsca. Pięknie. To przed momentem nowy hashtag Daniel wymyślił. Ludzie to świnie, ale z szacunku do świn nie powinniśmy chyba tego hashtagu w obieg wprowadzać. Nie, trochę Danek posprzątał, nie? Tutaj po innych. Trochę posprzątałem, no. Z szacunku do przyrody. I jest taki pies. I jak tam? Fajnie, no. Wiatka fajna, ale ludzi dużo tu chodzi jakby... Od 7 rano, nie? Polecam do spania, bo... No, ja też. Miejsce jest takie mocno jakby turystyczne i... Nie dość, że zagracamy całą wiatę i nikt tu sobie nie może wejść, to jeszcze no nie tak. Wyśpisz się, bo wcześniej rano już sobie ludzie chodzą, spacerują. I powiem wam, że według tego kadru to jest tu lepsze światło niż w rzeczywistości. Tak to daje optyka tego aparatu. A tutaj takie rzeczy. Sany, tutaj kucheneczka, zupka chińska, z rana posiłek, jakiś coś musi być, rozgrzanie się. Noc chłodna, nie wiem, około 9-8. Jak tam, Daniel, oceniasz? Spanko? Nie wiem, mi nie było chłodno. Bez wiatru i dobrze mi się spało. Było mi ciepło i tylko też było ciepło i jestem wyspany.
Tak ci mówiła? Tak. Subciu. Znaczy, no co, no była cieplutka i nie trzęsła się, no to wiem, że jej było ciepło, nie? A fajnie, fajnie. Miała taki lekki śpiworek, ale jeszcze polarem moim ją okryłem. Ale czapki latem przydatne, nie? No, czapki za noclegi w lesie zawsze muszą być. Czy w lesie, czy na wiacie, ale na świeżym powietrzu. No w górach przede wszystkim. Pogoda jest taka dżdżysta, była taka mgła, tak, tak. Trochę spaliśmy w obłokach, nie? No, trochę jest bujaliśmy. Obłoko, nie? Fajnie, fajnie. Więc... Ale no. Ocena wiatki 9 na 10, nie? Brakuje stołu po środku. No, dla mnie wiatka, nie wiem, tam 9 na 10, no dobra, 9 na 10, ale jeśli nie przecieka, to jest idealne. Tak, tak, dokładnie tak. To jest najważniejsze kryterium schronienia. Po tych ostatnich izerskich wszystkiego się można po tych wiatrach spodziewać, ale widać tutaj na tych krokwiach, że jest taka dosyć gruba papa położona pod, tak, tak. Pod tą pokazywaliśmy to wczoraj. Ziemię z trawą, no. Bracia i siostry, witajcie. Kolejny dzień, patrzcie, co tu się dzieje. Pięknie, pięknie. Nic nie widać chyba. Gdzie my idziemy? Jakiś szpiczak. Przed siebie. Szpiczak, spicak. Tam jest wieża widokowa. Ponoć. A nie trzęś, nie trzęś jak kręcisz, proszę ja ciebie. Nie uwierzycie, jakie zwierzęta można znaleźć w czeskich lasach. Ale spotkaliśmy najprawdziwszego boa dusiciela. O. Proszę, jaki boa dusiciel. Nie wiem, czy się wygrzewa. Chyba się nie wygrzewa, bo tu nie jest tak ciepło. O, cyk. Daniel powiedział, że Matka Boska dała pogodę i trzeba skorzystać. Powiedziałem Bozia. Bozia, no jest taki kinderek nasz. No skoro mamy pogodę, postanowiliśmy skorzystać ze spacerku. Idziemy zobaczyć jeszcze jedną wiatę w górach suchych. Jest, już ją widać. Tak, już ją widzisz? Ja jeszcze nie widzę. Ja zawsze widzę szybciej. Tak, bo masz lepszy wzrok. Sokoli, Danieli wzrok. Nic, idziemy obczaić wiatę. I przy okazji mamy głęboką nadzieję dostać się, wejść, wspiąć na ruprechtycki szpicak. O, jest, faktycznie jest wiata, zaraz wam ją pokażemy. Zbliżamy się do schronu turystycznego, który swoje lata już widać z daleka ma. I jest o wiele bardziej klimatyczny niż schronienie, w którym wczoraj spaliśmy. O, nawet miejsce ogniskowe, ławeczka, już wam pokazuję. Tyle opisu, łapcie sami obraz. Rozdroże szlaków. Dochodzimy do miejsca Przełęcz pod Szpiczakiem. Pyk. Pod Szpiczakiem. Ładnie, ławeczka na ognisko, kurczę. Jedyne co to ognicho tak bezpośrednio pod drzewem. Jest dosyć słabiutkim pomysłem. Drzewko, liście. Ale wiata z klimatem. Nic tu w środku nie ma oprócz stołu. Ładnie, ładnie jest stół. No. Czego brakowało tam. No ale cholera, no schronienie jest. Na pewno przecieka, nie? Nie wiem. To już widać, no te szpary tam. No. Ładnie, ładnie. I schludnie, i czysto. Wchodzimy w czeskie tereny zaraz. Jaramy się. O, tam już jest chyba znak pozor statni Hranice. I takie miejsce, ławeczki dwie. Prawie tak z daleka, taka miniaturka chatki, jak ona się nazywała? W której spaliśmy w grudniu? Chatki sylwestrowej. Sylwestrowej, no taka miniatureczka. Mili państwo, weszliśmy na ruprechtycki szpiczak, jesteśmy pod wieżą. I przez cały ten wyjazd miałem dylemat. Czy robić Be Review Time, czy nie robić? Ostatnio się dowiedziałem, że YouTube bardzo mocno tnie zasięgi ludziom, którzy na YouTubie propagują, pokazują spożywanie alkoholu. Może i dobrze. Może i dobrze. Ten kanał chyba nigdy się nie rozrośnie na to,
na taką skalę, na jaką być może mógłby się rozrosnąć, czyli troszeczkę bardziej. Nie rezygnujemy z tej rubryki. Na dużej wysokości robimy sobie nagrodę Hopito El Tropical Tropical Smoothie IPA. Krejzolska okładka, jak to zawsze w wypadku Hopito. Bardzo pokręcona. Zmęczeni, szczęśliwi. Kapsel oczywiście firmowy Hopito, bardzo stylowy. Również krejzolski. Musimy to zrobić. To już nasza rutyna. Bardzo cytrusowy aromat. Mango z cytryną. Bardzo intensywnie. I smoothie faktycznie. Totalnie gładkie. Podejrzewam, że jest dodatek laktozy. Słód pszeniczny. Nie, płatki owsiane robią tą gładkość. Miel, drożdże. A, i co jest dodane? Ananas, marakuja, różowa, gujawa. A, jest. I laktoza. Dobrze rozkminiłem. Jest laktoza. El Tropical to z pewnością tropikalna uczta dla każdego podniebienia. Nasze smoothie to miks egzotycznych owoców oraz nieziemski aromat wyselekcjonowanych amerykańskich chmieli. Sprawdź to. Sprawdzamy. Na szczycie, na szpiczaku nagroda. Bardzo hardkorowe, krótkie, ale mocno strome podejście. Kto był na szpiczaku, ten wie. Warto, totalnie warto i warto mieć też ze sobą w plecaku nagrodę. Tam jesteśmy sobie. Bardzo pozytywny spacer na Ruprechtycki Szpiczak. Ciężkie wejście. Ciężkie wejście. Wszyscy, którzy byli, na pewno doskonale wiedzą, wspominają, od polskiej strony ciężkie wejście. Także szybciutko Czechy zaliczone. Cieszymy się. Chociaż szkoda, że nie było tam żadnego smażonego syra. Z otwartych granic się cieszymy. No i idziemy do Andrzejówki. W Andrzejówce mamy zamiar zjeść jakiś obiad, smażony ser. Schabowego. Nie ma. Jak nie. Będzie, albo... Wegańskich schabowych tam raczej nie ma. Nie, wegańskie schabowe. No i co? I powoli się chyba żegnamy tutaj. Po co my opowiadamy o tym, że będziemy jeść? Każdy czasem je. Ludzie w życiu różne mają nastroje i apetyty i takie tam. Hołk, tak, żegnamy się. Dziękujemy za oglądanie tegoż odcinka. Radosna przygoda z Lab Trekking. Kolejny górski wypad. To ostatni odcinek przed dłuższą wyprawą. Kolejnym cyklicznym, kilkuodcinkowym wypadem w górki. O tym dowiecie się niebawem. Mam nadzieję, że uda się pojechać i nakręcić z tegoż wypadu sporo materiału, żeby pozostały wspomnienia. Może i ktoś będzie chciał oko na tym zawiesić, pocieszyć się ładnymi widokami, przeżyć z nami gdzieś tam sprzed monitorka przygodę, zobaczyć jak my ją przeżywamy. Tymczasem przygoda ta dzisiejsza kończy się. Dziękujemy jeszcze raz za oglądanie. I jakby komuś się chciało i jeszcze nie subskrybowałby tego kanału, kliknijcie tą subskrypcję, będzie nam milej. Na sercu, na duchu. A mówiłeś, że nie robisz tego, że się nie reklamujesz. Nie robimy żulerki, nie? Nie? No to może to wy. Nie subskrybujcie. Nie, dajcie, nie dawajcie. Dobra, trzymajcie subskrybujcie, się. Subskrybujcie, żartuję. Dzięki, dzięki. Elo, hej.